Okej, przed chwilą właśnie oczyściłem zderzak, no bo był on dość mocno brudny. No i teraz po prostu będę go matował i przygotowywał do lakierowania. Okej, najpierw trzeba jeszcze zdemontować tą listwę. Dobra, element udało się już zdemontować i te lampki też już zdemontowane. Z racji, że zderzak ma dość sporo takich rys oraz zadziorków, to trzeba po prostu użyć pierwszego papieru 240 na słup. Ok, zderzak już cały zmatowany i teraz należy właśnie poprawić to papierem 400. Tylny lewy błotnik również został oczyszczony i został przygotowany do lakierowania. Co ciekawe, polakierowane są tylko kawałek błotnika, nie było konieczności malowania całego elementu. W następnym odcinku zobaczycie Państwo finalny efekt naszej pracy. Tigra pojechała na okrejny, no i plus wleciały już felgi, które moim zdaniem prezentują się na tym aucie bardzo, bardzo dobrze. Nie pozostaje mi nic innego jak pożegnać się z Wami, no i co, do następnego filmu. Na razie, cześć!